witam Was w kolejnym filmie na kanale Polish Fitness Freak. Słuchajcie, ten materiał jest poświęcony suplementom firmy Fitness Authority. Firma ta sama się do mnie zgłosiła niedawno z zapytaniem, czy byłbym zainteresowany właśnie przeprowadzeniem recenzji od nich. I nie ukrywam, że ja zawsze jestem chętny na takie formy współpracy, aczkolwiek zawsze zaznaczam, że ja nie będę tutaj mówił samych superlatywów, jeżeli coś mi się nie będzie podobało. Dostałem 3 suplementy, jeżeli chodzi o firmę Fitness Authority. Wszystkie te suplementy są z serii Core. Pierwszy z nich CreaCore, czyli stack kreatynowy. Oprócz tego BCA Core oraz przedtreningówka Pump Core. Od czego zacząć? Zaczniemy może od tego, z czym moi widzowie najczęściej mnie utożsamiają, czyli BCA. Jeżeli chodzi o to BCA, słuchajcie, po pierwsze, nie wiem, kto w Fitness Authority myślał nad składami w produktach Core, ale jakiego produktu bym nie przeglądał, to naprawdę każdy jeden skład ma bardzo mądrze zrobiony. Jeżeli chodzi o to BCA, no i widać też, że to jest wyższa półeczka. Najlepszy przykład jest to BCA 2-1-1, ale, to jest dość istotne, z każdego rodzaju aminokwasu, który jest w BCA, czyli leucyna, izoleucyna i walina, macie 3 różne formy. Po pierwsze ta klasyczna, czyli leucyna, znaczy L-leucyna, L-izoleucyna i L-walina, ale oprócz tego macie z każdego alfa-ketoglutaran oraz jeszcze ester etylowy. To powoduje, że powinna być lepsza bioprzyswajalność tego produktu. Prócz tego jest jeszcze tutaj jabłczan cytruliny. Na jedną porcję jest go 1500 mg, więc jest to BCA, które z założenia powinniśmy stosować przed treningiem. Ja tak uważam, no bo jednak jabłczan cytruliny wtedy się bardzo przydaje. Ale oczywiście można w różnych innych okresach w ciągu dnia też to stosować. Ja robię tak, że dodaję sobie do swojej wody, przepraszam, dodaję do swojej wody kokosowej w trakcie treningu i sprawdza się bardzo fajnie. Co mogę powiedzieć o tym produkcie? Po pierwsze, BCA, no to jest BCA. Cała seria Core jest tak skonstruowana, że widać, że to jest po prostu, to są produkty z myślą o kliencie, który wie, o co chodzi. To nie są produkty dla osoby, która szuka najtańszej rzeczy, którą może tylko znaleźć w sklepie, bo one do najtańszych nie należą. Ale tak jak Wam mówię, macie trochę lepsze, a nawet dużo lepsze, no bo już ester etylowy to już jest naprawdę dość dobra forma, jeżeli chodzi o bioprzyswajalność. Więc macie lepszą formę BCA. Jeżeli chodzi o rozpuszczalność, rozpuszcza się bardzo dobrze. Kiedy dorzucałem do swojego baniaka, no to faktem, jeżeli wstrząsnęło się tylko tam powiedzmy 2 razy, to było widać trochę tej leucyny na górze, ale jeżeli tam powiedzmy z 15-20 sekund się tam dobrze to wymieszało, wszystko się rozpuszczało bardzo dobrze. Smak cytrynowy, nieodrzucający, więc jeżeli tylko Was stać, jest to na Waszą kieszeń, to ja Wam polecam te BCA, bo są naprawdę w porządku. Kolejny produkt, CreaCore. Ten produkt, słuchajcie, ma smak wiśniowy i znowu jest to produkt bardzo przemyślany. Po pierwsze, mamy tutaj kreatynę HCL, czyli chlorowodorek kreatyny. Prócz tego jest jeszcze jabłczan dikreatyny oraz alfa-ketoglutaran kreatyny. Każda z tych form to są naprawdę wysokiej jakości formy kreatyny. Ogólnie się mówi, że monohydrat jest najlepszą formą, że nie ma co kombinować. Niektórzy lepiej czują jabłczan, ale są osoby, które też mają bardzo wrażliwy układ trawienny i układ pokarmowy i one lepiej reagują właśnie na przykład na kreatynę HCL, czy ten chlorowodorek, czy też kreatynę krealkalin. To są formy właśnie już wyższe, które łatwiej przechodzą przez nasz układ trawienny, przez nasze soki żołądkowe, a jak wiadomo, jeżeli nie czujesz działania kreatyny, to nie jest to związane z tym, że ta kreatyna nie działa, tylko po prostu masz tak mocny układ trawienny i tak wysoki poziom kwasów żołądkowych, że
po prostu to jest wszystko neutralizowane, że tak powiem. A to są formy, każda z tych, które wymieniłem, która właśnie nawet ten wysoki poziom kwasów żołądkowych jest w stanie przezwyciężyć, że tak to określę. Prócz tego mamy tutaj jeszcze beta-alaninę w tym patentowanej formie karnosyn oraz kozieradkę pospolitą fenugreek, więc to jest jak najbardziej bardzo przemyślany stak. Nawet badania można sobie znaleźć, że każdy z tych produktów, który jest w tym staku, wspomaga regenerację, wspomaga trening, tą kreatynę oczywiście pomaga nam wykonać to jedno, dwa powtórzenia więcej na treningu. Tutaj producent napisał, aby w dniu treningowym stosować jedną miarkę, jeżeli trenujemy siłowo, jedną miarkę rano bądź po treningu, a jeżeli jest to trening taki wytrzymałościowy, wówczas pół miarki. Tak samo w dni nietreningowe. Ja osobiście polecałbym stosować po prostu jedną miarkę całą dziennie, niezależnie od pory dnia. Dla mnie najlepsza pora około treningowo. A w dni nietreningowe, tak jak mówię, nie ma to najmniejszego znaczenia. Jedyny minus, i uwaga, jest minus, jeżeli chodzi o ten produkt, moim zdaniem to jest smak. Dla mnie nie ma to znaczenia, bo ja po prostu biorę taki suplement, przepraszam, na miareczkę i popijam go wodą i nie ma problemu. Ale specjalnie rozrobiłem to raz w wodzie i to jest smak wiśniowy, ale ten smak wiśniowy jest taki tak specyficzny, że naprawdę jeżeli ktoś jest wrażliwy na takie rzeczy, to może go to odrzucić, więc na pewno pod względem składowym jest to bardzo fajny produkt, ale jeżeli jesteście jedną z tych osób, dla której smak jest taki istotny, nawet w tego typu suplementach, to musicie zwrócić na to uwagę i mieć to na uwadze, kupując ten suplement, że może wam wykrzywić gębę. Więc to jest Creacol. I ostatni z suplementów, który mnie totalnie zaskoczył, to jest Pumpcore. To jest przedtreningówka. O smaku tutaj jest napisane Exotic. Nie wiem, jak to określić. Dla mnie to smakowało trochę jak smak blueberry. Czyli tam borówkowy taki. I teraz tak. Rekomendowana porcja to dwie miarki około pół godziny przed treningiem. Tutaj jeszcze producent napisał, że w dni nietreningowe też można to stosować. Moim zdaniem nie ma to sensu, więc ja to stosuję tylko przed treningiem. No i teraz uwaga, jeżeli chodzi o skład, co my tu mamy? Nie będę wymieniał, albo wszystko wymienię. Witamina C, niacyna, witamina B6, witamina B12, wapń, magnez, potas. Beta-alanina w formie karnosyn, jabłczan cytruliny, alfa-ketoglutaran argininy, jabłczan diargininy, chlorowodorek argininy, tauryna, L-leucyna, izoleucyna walina, hydrolizowana kazeina, opatentowana PeptoPro. Nie ma tu kofeiny i to jest dla mnie ważne, dlatego że ja trenuję wieczorami i nie lubię przedtreningówek z kofeiną, bo one powodują, że ja później mam problemy z zaśnięciem. Po tej nie mam żadnych. Na treningu jestem fajnie pobudzony, ale to nie jest jakieś pobudzenie jak po mezomorfach czy innych tego typu produktach. I a propos, jeżeli jesteście osobami, które szukają takiego wywalenia, to nie kupujcie tego, bo to wam tego nie da. Ale jeżeli jesteście osobami, które szukają fajnej pompy na treningu, to na pewno to jest rewelacyjny produkt. W ogóle też kwestia z tym Pepto Pro mnie bardzo, co prawda jest to tylko 50 mg, ale bardzo mnie zaskoczyła pozytywnie, dlatego że czytałem właśnie badania i ogólnie stosowanie Pepto Pro najlepiej działa. To jest hydrolizowana kazeina, nie działa jak kazeina zwykła. Ona się nie trawi wolno, ona się trawi od razu, tak samo jak każdy hydrolizat, ale ona bardzo wspomaga regenerację. Bardzo. Wystarczy 15 gramów przed treningiem Pepto Pro i ludzie nie mają żadnych domsów, regenerują się dużo bardziej, są na to potwierdzenia w badaniach. Więc sam fakt, że producent dodaje Pepto Pro do przedtreningówki, świadczy o tym, że ludzie, którzy nad tym siedzą, myślą, że nie jest to przedtreningówka z dupy, żebyście tu mieli 20 tysięcy składników, tylko są tu rzeczy naprawdę, które działają. I to, słuchajcie, jest wszystko, jeżeli mogę. Jeżeli chodzi o smak, bardzo w porządku. Do tego stopnia, że mógłbym tak naprawdę, jeżeli miałbym coś takiego, co by tak smakowało, mógłbym to dodawać do wody. Bo naprawdę się przyjemnie to pije, nie odrzuca w żaden sposób. Jeden z tych produktów, który w jakiś tam sposób odrzuca, no to jest ten Creacol. Ale jeżeli chodzi o jakość, to każdy jeden produkt
moim zdaniem godny polecenia. Tylko tak jak zawsze z suplementami, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czego ja potrzebuję. Jeżeli potrzebujecie suplementów, które są dobre jakościowo, które na pewno działają i spełniają swoją rolę, to seria Creacor na pewno się sprawdzi. Jeżeli jesteście osobami, które szukają za wszelką cenę najtańszego produktu, no to nie jest dla was. No i co? I to tyle, tak? Jeżeli chodzi o, jeszcze raz, BCA, bardzo w porządku produkt, dobry smak, dobra rozpuszczalność, fajne formy aminokwasów. Jeżeli chodzi o Creacor, bardzo fajny stack kreatynowy pod względem składowym. Wszystko git, jedyne co, to odrzucający smak. Pump Core, dla mnie rewelacyjna przetreningówka, mega pompuje, fajnie się trenuje, naprawdę dobrze się czuje ten mięsień. Po jednej serii na przykład danego ćwiczenia już czuję spompowanie, którego wcześniej czasami nie czułem po trzech seriach, więc naprawdę super. Jedyne co, no to jeżeli jesteście osobami, które szukają tak zwanego wywalenia na treningu, to tutaj tego nie znajdziecie. Więc to by było wszystko, jeżeli chodzi o te moje recenzje. Starałem się być naprawdę obiektywny, aby nikt mi nie zarzucił, że dostałem coś za darmo, to promuję. A propos promocji, no to z Fitness Authority przez najbliższy tydzień będzie kod rabatowy na ich oficjalnej stronie. Link macie pod filmem. I oczywiście kod rabatowy też jest pod filmem, więc możecie sobie wejść na stronę, zrobić zamówienie i macie rabacik na całość zamówienia, jeżeli chodzi o zamówienia ze strony Fitness Authority. Więc ja jeszcze raz, jeżeli ktoś by się mnie zapytał, czy polecam serię Core, czy te produkty, z pełną odpowiedzialnością i w 100% mogę powiedzieć, że tak. Ja jestem bardzo zadowolony, bardzo zaskoczony, zwłaszcza tym Pump Corem, zdobył moje serce. To by było wszystko, jeżeli chodzi o ten materiał i do zobaczenia w kolejnych na kanale Polish Fitness Freak. Pozdrawiam. Are you gonna be a beast or a bitch?